Cześć, z tej strony Neutrala to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj mam dla Was bardziej taki format ciekawostkowy, mianowicie top 5 graczy z najwyższym poziomem w całej Gierce Mam ogólnie dostęp do danych, które gromadzi jeden z graczy niemieckich i pozwolił mi ich użyć w swoich filmach tam są właśnie m.in. najwyższe poziomy na całym świecie tam są również najwyższe bazówki na całym świecie można to sobie posegregować po klasach powiedzmy czyli najmocniejsze klasy jakieś tam kraje czyli np. top 5 najmocniejszych Polaków Generalnie dużo można zrobić dzięki tym danym, no i myślę, że sporo takich odcinków się pokaże, ale tutaj pytanie do Was, żebyście pisali w komentarzu, co Wy byście chcieli zobaczyć jako kolejne. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, chciałbym zaprosić Was na stronę instantgaming.com, na której możecie kupić gierki w naprawdę niskich cenach. Jak widzicie, oferta strony jest bardzo bogata. Oprócz gierek można kupić również do ładowania PlayStation Store, także gorąco polecam. Link do stronki znajduje się oczywiście w opisie tego filmu. Oprócz tego instantgaming postanowił zorganizować specjalnie dla Was losowanie, w którym zwycięzca może wybrać sobie dowolną gierkę. Link do niego również znajduje się w opisie tego filmu, więc gorąco polecam brać udział. Dzisiaj sobie wziąłem top 5 najwyższy poziom, bo myślę, że to jest takie, no, każdego interesuje, kto ma tam najwyższy level w tym momencie, jaki to jest i tak dalej. Kolejny odcinek z tej serii, powiedzmy top 5, chociaż to będzie leciało do playlisty ciekawostki. Kolejny odcinek, właśnie z tego top 5, to myślę, że zrobimy sobie top 5 bazówek, czyli tutaj najmocniejszych statystyk. No i może tam jakieś top 5 Polaków, top 5 Polaków z najwyższym poziomem, top 5 Polaków z najmocniejszymi statystykami, tam najwyższymi. Generalnie, piszcie w komentarzu, co wy byście chcieli zobaczyć, a ja na pewno to zrobię. Na wstępie zostawcie oczywiście, kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i piszcie te komentarze, co wy byście chcieli zobaczyć w kolejnym wydaniu tej serii Top 5, że tak powiem. No i dobra, zaczniemy sobie oczywiście od piątego gracza, tutaj mamy Furakena, jest to serwer drugi francuski, no i będziemy lecieć od tego Top 5 do Top 1, czyli do najwyższego poziomu, wiadomo jak to wygląda. Jeżeli Chodzi o Furagena, no to tak jak mówię, serwer drugi francuski, wojownik 679 level, prawie w ogóle poziom 680. Dajcie znać, bo nie pamiętam, czy oni już podnieśli ten maksymalny poziom. Oczywiście teraz maksymalny poziom to jest 700, no ale jak ktoś zbliża się już do tego poziomu 700, czyli do tego maksymalnego, no to oni podnoszą o kolejne 100. I właśnie nie pamiętam, czy już maksymalny to jest 800, czy w dalszym ciągu 700. Tak czy inaczej, na pewno szybko będą to mu zmienić no bo pierwsza osoba bardzo szybko się do tego poziomu 700 zbliża. Dobrze, jeżeli chodzi o Furakena to tak jak mówię Wojownik, on jest tutaj w ogóle top 3 w tym momencie, jeżeli chodzi o ranking światowy. Więc jeden również z mocniejszych graczy w całej gierce. No i okej, okay, co my tutaj mamy? 679 level, prawie 680 itemki jak widzicie, poulepszane razy 20, gemiki średnio 2 200, 2 250, tu nawet niektóre 2300, prawie. Także no bestia, jak Widzicie ponad 2,5 miliarda HPM więc no bestia no ogólnie wojownicy z takim poziomem z takimi statystykami on tutaj podstawy ma też bardzo mocne swoją drogą nie dość, że to jest najwyższy poziom jeden z najwyższych poziomów w gierce to również podstawy są bardzo mocne bo zobaczcie, że tutaj 163 tysiące siły i tak samo 163 tysiące HP w tej podstawie także no postać naprawdę przepotężna można powiedzieć, że potwór tutaj mamy coś napisane po francusku ja niestety francuskiego nie znam, więc nieważne no ale tak czy inaczej no nie wiem, zobaczcie pancerza ilon w ogóle tutaj ma 12,5 tysiąca, tu 13,5 tysiąca No potwór, generalnie potwór, bardzo mocna postać No i oczywiście życzymy jak najszybszego wbicia 700 poziomu, no i również wbicia tutaj top 1 na świecie Bo z tego co wiem furaken również się o to bije A my możemy lecieć do czwartego poziomu Pojedziemy do kolejnego poziomu, chodziło mi oczywiście o kolejną pozycję Czwartą w naszym zestawieniu, no i teraz mamy zwiadowcę poziom 6 681 Determin, No, i jak widzicie, to jest w ogóle serwer szósty czeski. I on akurat, no, dość mocno odstaje, jeżeli chodzi o ranking, co najlepiej pokazuje, że najwyższy poziom w tej gierce nie oznacza, że dana postać jest najmocniejsza. No, bo tutaj mamy na pierwszej pozycji Wala Dura, który ma zaledwie 623 poziom, zaledwie w porównaniu do Determita. No, a on jednak jest dopiero na pozycji 11. Natomiast, no, tu, jeżeli chodzi o tą różnicę czci, to nie ma takiej dużej. Tak, na dobrą sprawę to są tylko 2000 między pozycją pierwszą a 11. No i dopiero pozycja 12 ma tej czci zdecydowanie mniej. No, ale tak czy inaczej, mamy teraz zwiadowcę. Jak widzicie, poziom 681, więc brakuje mu już tylko 19 leveli do tego wymarzonego powiedzmy 700 poziomu. No i co my tutaj mamy? Oczywiście wiadomo, to są postacie topowe, więc takie rzeczy jak tam klaser czy coś nie ma sensu na to zwracać uwagi, bo wszyscy będą mieli 100%. Tak samo jeżeli chodzi tutaj o boki, czy jakieś szczęście. To są postacie, które wystartowały bardzo dawno temu, które grały jak jeszcze nie było czarnych gemów, więc te boki też powiedzmy bardziej dociskały. Oprócz tego kiedyś były zupełnie inne taktyki, także na takie rzeczy nie będziemy tu oczywiście zwracać uwagi. Jak to wygląda u niego? No tutaj itemki mamy już ulepszone razy 16, tutaj brońka widzimy razy 18, gemiki po 200 tak średnio można by powiedzieć, chociaż tutaj w broni widzę, że 300 mu poleciał, no ale tak czy inaczej reszta gemików to jest takie 200 250, powiedzmy taka średnia. Także no tutaj postać już widać, że słabsza, już widać, że może nie tyle co słabsza, co po prostu mniej doinwestowana, bo Furaken to tam tryharduje bardzo mocno. Gemy topowe, ulepszenia razy 20. No widzieliście jak to wygląda, no ale Furaken się bije o top 1 całego świata, jeżeli chodzi o ranking międzynarodowy. No a tutaj widzimy na przykład runka w broni 58%, nie chciało mu się szukać tego 60%, więc postać zdecydowanie mniej doinwestowana, ale i tak jedno. Na stopowych jeżeli chodzi o poziom mamy 167 tysięcy zręczności i mamy 86 87 powiedzmy tysięcy wytrzymałości no i zwróćcie uwagę furaken jeżeli dobrze pamiętam miał 163 tysiące tego i tego no a tutaj kolega zdecydowanie chyba graczy na expa przynajmniej tak mi się wydaje no bo poziom jeden z najwyższych na świecie a statystyki o wiele mniejsze furaken to jest w ogóle bestia jeżeli chodzi nie dość że ma jeżeli chodzi o te statystyki o to wszystko nie dość że ma jeden z najwyższych poziomów to ma jeszcze tutaj Jedne z mocniejszych statystyk ogólnie na świecie. Natomiast tu zobaczcie, że ten kolega ma już tego HP zdecydowanie mniej aniżeli zręczności. Także, no ogólnie, sumując te statystyki, również ich ma mniej. No ale tak czy inaczej, bardzo fajna postać. Znalazł się tu zwiadowca. Mogę wam zaspoilerować, że znajdzie się również maguś. Także, każda klasa z tych trzech podstawowych się tutaj koniec końców znajdzie. Oczywiście wiadomo, nie ma tu tych nowych klas, jakiegoś paladyna, zabójcy, berserka i tak dalej. No bo to są klasy które wyszły później, więc żeby wbić się do tego top 5 najwyższych poziomów, no to chyba nigdy się to nie stanie, chyba że wszyscy obecni topowi gracze tych trzech podstawowych powiedzmy klas skończą grę, no i wtedy dopiero może jakiś tam zabójca albo coś takiego wskoczy na ich miejsce, no ale w tym momencie oczywiście nie możemy się tego spodziewać, no i tak tak po prostu wygląda jego postać, widać, że niezbyt doinwestowana, tutaj już ulepszenia wydaje mi się, że od dawna powinien mieć razy 20, te statystyki chyba też o wiele mocniejsze powinny być, zwłaszcza tutaj tego HP. Więcej, no ale tak czy inaczej, yy, możliwe, że gra cały czas na EXPA, żeby utrzymać ten jeden z najwyższych poziomów. Yy, no i ten Gold go bardzo nie interesuje, tak też może być, ale tak czy inaczej, oczywiście, postać jedna z topowych, czwarta na naszej liście, a my możemy lecieć dalej. Kolejna postać, tym razem serwer szósty, natomiast niemiecki. No i mamy wojownika Meister 681 level, prawie 682. Dlaczego on jest na pozycji trzeciej, a nie kolega wcześniej? No, bo oczywiście, jeżeli ktoś miał taki sam poziom, to ja patrzyłem na ilość EXPA. No a tutaj Majsta tego EXPA ma zdecydowanie mniej. Majsta jest tutaj na podium, jest trzecim graczem pod względem poziomu w całej gierce. No i on ten poziom już ma prawie 682, jak widzimy. Zobaczmy, jak to u niego wygląda. No tutaj temki też tak różnie poulepszane. Co prawda część jest razy 20, już w sumie mu tu niewiele brakuje. Część razy 18, w sumie to nie, buty tylko razy 18, reszta razy 19. No, ale tu widać. Że tych surowców do Kowala miał zdecydowanie więcej. No, i jeżeli chodzi o statystyki, to mamy 155 tysięcy, prawie siły, no i 141 tysięcy HP, więc również tych podstaw ma o wiele, o wiele więcej w porównaniu do czwartej osoby w tym filmie. Także, no, to już zdecydowanie lepiej wygląda. No, i tak samo, jeżeli chodzi o ranking, zobaczcie top 1. Co prawda tutaj top 2 i 3 mu depczą po piętach, że tak powiem. No, ale mimo wszystko ma to top 1 i ma również najwyższy poziom na tym serwerze, więc bardzo bardzo ładnie, fajne te statystyki, już to nie wygląda tak źle jak w przypadku poprzedniego zwiadowcy, no i kolejny wojownik, zwróćcie uwagę w tym naszym rankingu, w tym naszym zestawieniu, jeżeli chodzi o gemiki, no to też bardzo mocne, tu prawie wszystkie po 2, 300 już podchodzą, 2275, 286, no generalnie gemiki jedne również z mocniejszych, zobaczmy sobie jeszcze opis, no ale tu są oczywiście serwery zagraniczne, więc te opisy również będą w innym języku, no ale tak czy inaczej bardzo fajne na postać, bardzo mocna postać, już się zbliża tutaj powolutku do 2,5 miliarda HP, tak samo jak furaken, on już ma tam grubo ponad tutaj się powoli kolega zbliża także bardzo ładna postać, a my lecimy do top 2. Kolejna postać, serwer czwarty niemiecki, mamy wojownika 685 level także już mu tutaj niecałe 15 leveli brakuje do tego, żeby wbić ten upragniony 700 poziom znowu wojownik swoją drogą już trzeci w tym zestawieniu, także no wiadomo kiedyś myślę, że dużo osób wybiera tego wojownika i po prostu nim gra tutaj praktycznie od początków gierki, no bo mając taki level to trzeba grać no praktycznie od samych początków, nie ma co ukrywać. No i dokładnie, Doktor Darm jest o tyle ciekawy, że przez bardzo długi czas miał top 1 level na świecie. W tym momencie jest top 2, co prawda niewiele mu brakuje do top 1, zaraz do tego przejdziemy, natomiast tak czy inaczej teraz straci tą, stracił tą pierwszą pozycję na rzecz Maga, tutaj Wam mogę delikatnie zaspoilerować, no ale tak czy inaczej niewiele ich dzieli po no i właśnie, doktor Darm, pozycja czwarta na swoim serwerze. No tutaj już jakaś tam delikatna różnica się zarysowała, można powiedzieć, jeżeli chodzi o cześć. Top jeden ma tej czci 5 tysięcy więcej około od właśnie doktor Darma. Bardzo możliwe, że on tutaj cały czas leci sobie na EXPA. No bo wiadomo, jednak, mieć ten najwyższy poziom, no to wydaje mi się, że trzeba na tego EXPA tak czy inaczej, non-stop lecieć. Zobaczmy statystyki: 130 tysięcy siły niecałe, no i tak samo HP niecałe 130 tysięcy. Także no to widać, nie? Widać, że tych statystyk ma zdecydowanie mniej w porównaniu na przykład do gracza top 3 chociażby, albo tak samo do Furakena, czyli top 5 w tym zestawieniu, więc no tutaj te statystyki są mniejsze, czyli chyba na tego, jak non stop no ale to widać, bo tak jak mówię, top 2 level, jeżeli chodzi o cały świat w Shakespeare, więc no to jest na pewno coś godne podziwu tak czy inaczej niektórzy lubią mieć duże statystyki inni lubią mieć duży level każdy sobie gra tak jak lubi, to jest myślę, że oczywiste, no i dobrze, mamy itemki poulepszane razy 17, więc też nie jakoś mocno dociśnięte jeżeli chodzi o te surowce u kowala no i gemiki tak samo prawie 2-300 wszystkie, tutaj 2-280 bym powiedział, że taka średnia, może nawet troszkę więcej, no ale tak czy inaczej gemy mają wszyscy bardzo podobne z tego co zauważyłem to jest po prostu chyba kwestia Dlatego, że już wszyscy mają kopalnie na poziomie setnym, wszyscy mają podobny level, wszyscy mają tysiąc rycerzy w gildii, no i tych gemów jakoś tam o wiele mocniejszych nie wycisną na tym etapie, także wszyscy mają około 2-300 właśnie. No i tak, tak się prezentuje jego postać, także widać, że troszeczkę statystyki mniejsze w porównaniu do innych, no ale mimo wszystko tutaj mamy... A tu mamy, kiedy wszystkie pety nakarmił, kiedy wbił poziom 500, zobaczcie, poziom 500 wbił 28 marca 2018 roku. Jeżeli się nie mylę, tutaj mamy poziom 600, czyli zobaczcie, 3 lata mu prawie zajęło, jak tak patrzę. 3 lata zajęło mu wbicie od 500 do 600, biorąc pod uwagę, że grał pewnie cały czas na EXPA, no ale jeszcze wtedy nie było kalendarza. Teraz ten kalendarz bardzo boostuje tego EXPA, no to też to trwało troszeczkę dłużej. Ludzie mówią, że tak około 2 lata zajmuje w bicie od poziomu 500 do 600 także zobaczymy jak to u nas będzie wyglądać na naszym między innymi Magusiu No ale właśnie tutaj mamy jakieś tam delikatne statystyki mamy kiedy ukończył wszystkie pupile wszystkie nakarmił na maksa no i tam coś ma tu wpisane, ale nie wiem szczerze mówiąc co. Poczekajcie, to są chyba jego statystyki, jak się nie mylę. Nie, to nie są jego statystyki, nie wiem co to oznacza, szczerze mówiąc, no ale dobra, nieważne, nie będziemy się tutaj zastanawiać, tak czy inaczej jest to top 2 postać na świecie, jeżeli chodzi o poziom, top 2 gracz. No a my teraz lecimy do top 1. Kolejna i zarazem ostatnia postać, serwer 18 niemiecki. No i mamy Magusia, tak jak wam już wspominałem delikatnie, który ma w tym momencie najwyższy poziom na świecie. Fakt faktem ma taki sam jak Doktor Darm, no ale widzicie, że tego expa ma o wiele więcej, no i tutaj ten 686 wbije szybciej od niego, więc tak to się na ten moment prezentuje Maguś. Co prawda większość mieliśmy wojowników, mieliśmy trzech wojowników, jednego zwiadowcę no i jednego Maga, no ale Magoś tutaj walczył o honor swojej klasy, no i mimo wszystko ma top 1 w tym momencie jak ja nagrałem ten film na świecie, jeżeli chodzi właśnie o poziom. No i zobaczmy jak on tutaj wygląda. Co prawda na serwisie jest dopiero na pozycji 8, więc dość nisko można by powiedzieć. No i zobaczcie, że tej czci również ma o wiele, o wiele mniej. Tutaj już nawet pozycja 7 ma ponad 100 tysięcy czci więcej. Tutaj ta przewaga nie jest tak widoczna. No i top 1 tak samo ma już ponad 2 miliony, więc mimo wszystko, no chyba również gracz pod expa, patrząc na to, jak to wygląda, jaką mają przewagę inni. Tutaj zobaczcie, że 35 leveli w teorii mniej, no ale zdecydowana dominacja tego serwera, ale to, co ja już powiedziałem. Wcześniej Najwyższy level nie oznacza, że osoba jest najmocniejsza. Tutaj jednak pod uwagę, w sensie, no, największą rolę grają po prostu statystyki, mimo wszystko. No ale dobrze, nie umniejszamy, bo tutaj oczywiście najwyższy poziom w gierce to jest coś godnego podziwu. W ogóle znaleźć się w tym top 5 to jest coś wow, jak dla mnie. No i zobaczmy, jak to u niego wygląda. 100 powiedzmy 11 tysięcy inteligencji, tutaj mamy 109 tysięcy. 000... Wytrzymałości. Także, no, te statystyki nie powalają. No, chyba widać, że to jest grażna EXPA. Mimo wszystko, tu boczki mamy takie po 2,500, 2,800, tu szczęście 2,800. Jak wyglądają jego itemki? O, itemki to w ogóle strasznie dziwne. Strasznie dziwnie to porobił wszystko. Brońkę mamy razy 20, a reszta itemków zaledwie razy 10. Więc, no, nie wiem, czemu to tak wygląda, akurat w jego przypadku. Tutaj mamy, o, tu jeszcze w ogóle chyba stary opis. Jak były tylko 4 i Penty, tak mi się przynajmniej wydaje, no ale nie wiem no tak nie róbcie, tak zdecydowanie nie ma sensu robić żeby jedną rzecz ulepszać na maksa, a resztę tylko razy 10 to już lepiej wszystko było poulepszać razy 14 czy coś takiego, no ale tutaj mimo, że jest top 1 to zdecydowanie surowce do kowala stoją chyba bardzo słabo u niego, chyba, że specjalnie nie ulepsza może zbiera te surowce, nie wiadomo jak to wygląda oczywiście no ale chyba w tym momencie, na tym etapie to już nie ma na co zbierać, to już trzeba po prostu ulepszać bo i tak tego EQ tak szybko się wbrew pozorom nie wymienia. No ale dobrze, gimnijki widzimy, że po 2 200 około taka średnia, tutaj nawet jakieś 200, no ale tak 2,200, więc chyba w ogóle, mimo że jest top 1, to jeżeli chodzi o takie rzeczy jak właśnie surowce do kowala gemy, to najsłabiej się prezentuje ze wszystkich graczy dzisiaj przedstawionych, no i jeżeli chodzi o jakieś statystyki, to również, no nie powala to, nie? Nie powalają te statystyki. Musiałbym tutaj policzyć sumę tych statystyk, ale to nie jest główny temat tego odcinka, bo tutaj chodzi nam o poziom. Musiałbym policzyć sumę, no ale już tak na pierwszy rzut oka widać, że chyba tych statystyk no ma 200 y, 221 tysięcy jak tak liczę na szybko to chyba najsłabsze statystyki w ogóle ze wszystkich graczy tam dr. darm miał bodajże 260 łącznie ten zwiadowca to też się wydawało że ma słabsze to tam też chyba miał około 240 tysięcy łącznie no a tutaj mamy 221 więc chyba najsłabsze statystyki jeżeli chodzi o podstawy no ale mimo wszystko on tutaj raczej y, nie, za, nie za bardzo go obchodzą o, może tak nie za bardzo go obchodzą te statystyki, on sobie tutaj leci po Ekspa no i to mu zdecydowanie wychodzi bo jednak mimo wszystko ma ten najwyższy poziom w całej gierce jest top jeden graczem, jeżeli chodzi w ogóle o właśnie poziom 685 level, zbliżamy się do 686 w jego wypadku no i myślę, że ma naprawdę duże szanse, żeby tutaj jako pierwszy gracz wbić poziom 700 zobaczymy jak to będzie dalej wyglądać zapewne jak ktoś wbije ten poziom 700 w końcu to wam też w ramach ciekawostek nagram o tej osobie filmik, no i możemy się wtedy cofnąć do tego filmu i zobaczyć, czy będzie to któraś z tych osób dzisiaj przedstawionych, no ale wydaje mi się, że tak, wydaje mi się, że... Ciężko, żeby tutaj ktoś nowy yy, poza tą piątką wskoczył i nagle wbił najwyższy poziom, chyba że ktoś trzyma lochy albo coś takiego yy, no ale wątpię, szczerze mówiąc wątpię. Yy, dobrze, i to tyle, i to tyle możecie oczywiście pisać w komentarzu, która postać Wam się z dzisiaj przedstawionych najbardziej podobała yy, możecie pisać jakie top 5 chcielibyście zobaczyć w przyszłości czy to chodzi czy będziecie chcieli top 5 bazówek na przykład yy, czy top 5 polskich graczy, bo zwróćcie uwagę, że dzisiaj niestety nie było żadnego Polaka yy, no ale tak wyszło. No, ja te dane, które otrzymuję, to są dane regularnie aktualizowane. Regularnie, tam, wiecie, jest to na bieżąco sprawdzane, więc już nie ma mowy, że jakieś są pomyłki. Na przykład ostatnio, jak robiłem chyba top 10 najmocniejszych Polaków w gierce, no to tutaj leciałem po rankingu międzynarodowym, czyli sobie patrzyłem po prostu serwery polskie, na przykład tutaj Sleepy, na przykład powiedzmy Markow i tak dalej, i z tego zrobiłem top 10. No, a tam mi troszkę osób pisało, że to nie do końca tak wygląda, że faktycznie to osoby są najmocniejsze, więc teraz mam te dane o wiele lepsze i teraz o wiele lepiej będzie można te odcinki robić. Także piszcie co wy byście chcieli zobaczyć w kolejnym odcinku, może top 5 Polaków z najwyższym poziomem, bo dzisiaj żadnego nie było albo te top 5 bazówek, a dopiero potem no ja mogę takie filmy robić, to jest proste, przyjemne, jakoś to potne, żeby nie było za długie i myślę, że wam też się fajnie będzie oglądać. Ja wam ślicznie dziękuję za uwagę, ślicznie Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda na Instagram, i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, kciuka w górę zostawiajcie no i piszcie w komentarzach, tak jak już wspomniałem co chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku z tej serii yy, wszystko, dzięki pięknie za uwagę, za oglądanie trzymajcie się i cześć